A na wojnie ile udało ci się zarobić, odkąd wybuchła? Nie chciałbym się przyznać, bardzo dużo, bardzo dużo. No ale przecież to wszystko, gdybym to oglądał cały dzień, to bym wiedział, a że mi się nie chce, to możesz mi powiedzieć. W milionach dolarów. Nie? W milionach dolarów? Tak. A w jak wielu? No, przynajmniej 5. 20 baniek wpadło ponad? Grubo, grubo, grubo. Ale jest mi przykro o tym mówić, bo to jest wojna, nie? Ale z drugiej strony, będąc jakby będąc spekulantem, profesjonalistą, nie mogę dealować z rzeczywistością, nie? Chociaż nie chciałbym na wojnie zarabiać. A jak bardzo kręcą ci pieniądze? Znaczy, nie wiem, zarabiasz w miesiąc 20 milionów złotych, czy w 2 miesiące i potem sobie myślisz, dobra, to wystarczy, teraz sobie kupię zajebisty apartament, Ferrari, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Czy też sobie myślisz, dobra, jest 20 na dalsze granie, spróbujemy z tego zrobić 40 i zobaczymy, gdzie się obudzimy za miesiąc? Nie wiem, co z nimi robić. Jakby w sensie mam dylemat. O, na co wydaję pieniądze? Tłumaczę książki. Takie stare, historyczne, de la Vegie. No dobra, na to nie wydasz 20 baniek, no wiesz. No 20 tysięcy, no ale za darmo to udostępniam, nie? To, no nie wiem, no to teraz dużo, dużo wpłynęło, nie? I jakby tu jest ten paradoks. Jeśli... Ale chodzi mi o to, czy jest u ciebie jakieś połączenie pieniędzy, które wygrywasz na spekulacji, z realnym życiem? Czy twój standard życia dramatycznie się zmienia w momencie dużej wygranej, bo masz pewne pokusy, masz pewne marzenia, które wielu ludzi ma, czy też w ogóle dla ciebie to są tylko numerki i po prostu kolejne numerki do grania za nie? Byłbym jakby, oszukiwałbym sam siebie, gdybym powiedział, że w ogóle nic nie zmienia. Ułatwiają życie, nie? Że mogę sobie pojechać na wakacje, bez problemu wydać pieniądze na to, na to, na to, ale nie mając jakichś większych potrzeb, nie mam też jakichś większych wydatków, nie?